Co czeka Cię w listopadzie? Takie pytanie dzisiaj zadałam kartą Lenormanda. Mam dwie grupy do wyboru dla Państwa. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych subskrybentów i widzów. Wszystkich nowych widzów witam najserdeczniej i proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Byście odwiedzali mnie codziennie i dostawali codzienne powiadomienia o filmikach z wróżbami na różne tematy, szczególnie te miłosne. Proszę również o komentarze, feedback, Wasze historie. Proszę o lajki w górę. Proszę o nowe subskrypcje. Na wróżby indywidualne zapraszam serdecznie poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i również w komentarzach. Kochani, zobaczmy, co wydarzy się w listopadzie, już miesiąc listopad. Mam dwie grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda z białym aniołkiem. I druga grupa to grupa z ametystem fioletowym. Wybierzcie grupę, która Was przyciąga. Aniołka lub kamień. I zaczynamy. Grupa pierwsza. Co wydarzy się w miesiącu listopadzie? Do Ciebie przyjdzie być może nowa umowa. Jakaś nowa umowa, która szybko tutaj się zmieni, na którą czekasz. Lub nowy kontrakt, nowa umowa w pracy, awans w pracy. Lub jeśli na inne różne notarialne umowy czekasz, sprzedaż, kupno domu, nowe zarobki, podwyżka, to tutaj przyjdzie do Ciebie jakaś informacja. Coś się wydarzy w listopadzie i zmieni. Jeśli masz jakieś pisma urzędowe, listy, urzędowe sprawy, to też tutaj będzie wymiana informacji. Czyli pisma urzędowe, załatwianie spraw urzędowych, nowe, ważne wiadomości, które do Ciebie już niebawem, w czasie krótkim nadejdą. Jakiś mężczyzna o Tobie myśli, ma jakieś głębokie uczucia do Ciebie. Być może wspomina, tęskni, być może rzeczywiście myśli o jakichś głębszych emocjach do Ciebie, o spełnieniu marzeń z Tobą. Coś między Wami zostało zablokowane, skończone, przerwane, raptownie urwane i on myśli, wspomina. Być może chcę przeprosić, ta róża w ręku, którą trzyma i jego rozmyślania głębokie, głębsze analizy, być może sugerują tutaj, że on myśli o Was, jak naprawić to wszystko, co zostało raptownie przerwane. Karta kosy to również karta jesieni. Jesień, czyli miesiąc listopad, będą czasem, gdzie ten mężczyzna jeszcze będzie chciał coś tutaj wyjaśnić, ponieważ ma głębsze uczucia, które rzeczywiście tutaj doprowadzają do tego, że on o Was myśli, wspomina, tęskni, że on jest gotowy tutaj coś porozmawiać, wyjaśnić w sprawach uczuciowych.
W listopadzie wydarzy się coś, gdzie będziecie szli w nowym kierunku. Jakieś kontakty. Ktoś powróci z przeszłości. Ktoś, kto będzie coś chciał naprawiać. Jakiś związek, znajomość przeznaczenia, bardzo ważna, istotna. Nowa szansa, nowa próba, nowy początek. Ktoś, kto was obserwuje, myśli o was, zaprosi was, przeprosi, podaruje wam coś lub zaprosi na jakąś uroczystość, będzie chciał, by wasze kontakty znowu się rozrosły i wyleczyły. Chodzi tu konkretnie o jakiś związek, o stabilność tego związku, o to, by wszystkie komplikacje, wszystkie jakieś tutaj zawikłania, zawiłości się uleczyły, ponieważ jest już najwyższy czas, by znowu ze sobą normalnie pisać, komunikować. Jest ktoś, kto o was myśli, jest waszym przyjacielem, jest wam wierny, lojalny. Coś, co przeciążyło was. Przeciążyło waszą harmonię, szczęście, jest zawiłe. Jakaś nieszczerość. Być może nie ufacie tej osobie, ponieważ myślicie, że jest inna jakaś kobieta. Tutaj myślicie, że jest jakiś fałsz, który trzeba wyjaśnić poprzez rozmowy. Czy są jeszcze jacyś inni partnerzy w waszym związku? O tym trzeba pomyśleć, porozmawiać, ponieważ chodzi o wasze szczęście, wasze emocje, wasze uczucia, waszą tęsknotę. I tak jakby ten ktoś, ta osoba chciała podjąć jakąś decyzję, ponieważ nie wie, co robić. Chciałaby wyjaśnić sprawy, które są nieklarowne. Chciałaby się spotkać. Chciałaby stabilności tego związku, dobrego rozwoju spraw i otwarcia się na ciebie, otwarcia się na nowe perspektywy, na nową szansę, na wyjaśnienie wszystkich spraw, problemów, które go niepokoją. By narodzić na nowo się w tej relacji, by wyjść z izolacji, z separacji, ze szkód, by naprawić wszystkie szkody, by doszło w końcu do waszego spotkania, gdzie nie mogliście się tak długo porozumieć i spotkać. To wydarzy się właśnie dla grupy pierwszej w miesiącu listopadzie. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to ametyst fioletowy. Co wydarzy się dla ciebie, dla was w listopadzie? W listopadzie tutaj pojawia się jakaś podróż. Czy podróż zawodowa, czy podróż prywatna, czy jakiś urlop? Tutaj jest chęć jakiegoś spotkania, podróży, wyjazdu. Jakieś ryzyko. Macie też jakiś wybór. Być może macie więcej propozycji wyjazdu, więcej propozycji urlopu. Nie wiecie, na co się zdecydować, ale będzie to wyjazd, czy jakiś krok, urlop szczęśliwy, który da wam zadowolenie i szczęście. Tutaj też przestroga kart przed jakimiś stratami w miesiącu listopadzie. Ponieważ nie możecie się zdecydować na coś i tutaj uważajcie, by nie ponieść jakichś strat. Uważajcie, by nie napotkać na jakiegoś oszusta, kto was, nie wiem, czy okradnie, czy okłamie, czy oszuka. Przestroga kart przed stratami finansowymi lub wszelkimi innymi, emocjonalnymi, duchowymi. Uważajcie, by nie dać się oszukać i wykorzystać. Czyli podjęcie jakiejś decyzji musicie przemyśleć roztropnie, rozsądnie, mądrze, by nie podjąć złej decyzji, gdzie poniesiecie właśnie duże tutaj straty. Jakieś pasożyty, osoby fałszywe, kłamliwe czy wyrafinowane chcą was tutaj okraść.
Także uważajcie, by nie popaść w jakieś tarapaty w miesiącu listopadzie. Nie spotkać, czy nie napotkać na jakieś fałszywe osoby. Uwaga, by nie ponieść jakichś strat tutaj przy domu, tak? Przy Waszej stabilności, bezpieczeństwie. Tutaj chodzi Wam również o to, by wszelkie jakieś kontakty, rozmowy przebiegły harmonijnie. Tutaj będzie jakaś potrzeba rozmów, jeśli chodzi o Waszą stabilność, o Wasz dom, o bezpieczeństwo, egzystencję. Być może z jakąś kobietą otworzą się jakieś nowe możliwości, nowe szanse. Rozwój spraw Waszych w listopadzie będzie pozytywny. Pójdziecie w jakimś być może nowym kierunku, ponieważ tutaj Wasze finanse dzięki jakiejś osobie, być może dobrze postawionej urzędowo lub jakiejś solidnej osobie, tutaj Wasze finanse mogą się poprawić, ustabilizować. Owszem, będą jakieś tutaj przeszkody, być może dużo pracy, która Was obciąży, ale spotkania w miesiącu listopadzie z osobami publicznymi czy w miejscach publicznych mogą przynieść Wam korzyści. Uwaga na jakieś straty finansowe. Uwaga, by nie przyszły jakieś tutaj urzędowe sprawy, które ewentualnie prowadzą do jakichś strat finansowych. Uwaga, ponieważ była kosa, czyli tutaj rozsądnie trzeba się przyjrzeć, o jakie sprawy chodzi, jakie umowy, jakie kontrakty. Tutaj jakiś przyjaciel w miesiącu listopadzie, lojalny, pomocny, na którego możecie liczyć, jakiś, który Wam być może pomoże w tych sprawach, które przyjdą, nadejdą w listopadzie, czy urzędowe, czy jakieś pisma, czy jakieś rachunki. Pomoże Wam to wszystko rozwiązać, by nie było jakiejś tej frustracji, komplikacji. Będą rozmowy, będzie ulepszenie, jakieś wyleczenie sytuacji, jakichś czy długów, czy jakichś problemów, wyjaśnienie spraw, narodzenie się na nowo jakiegoś związku. Tylko uwaga, by jeśli chodzi o związki, by nie napotkać na osoby fałszywe, które są dwulicowe, które nie chcą pokazać właściwej, autentycznej swojej twarzy. Tutaj będzie jakieś pisanie z jakimś mężczyzną, być może nowy początek jakiejś nowej znajomości, poznacie kogoś, kto Was zaprosi. Proszę spojrzeć dokładnie, kto to jest, żeby nie wejść w jakieś komplikacje miłosne, w jakieś sprawy, gdzie będziecie później w izolacji cierpieć. Tutaj pojawią się jakieś ważne kontakty z innym mężczyzną, czyli drugi mężczyzna. Proszę patrzeć, żeby wszystko było klarowne, ponieważ tutaj mogą być jakieś komplikacje. Być może mężczyzna będzie żonaty. Czyli tutaj jakieś spotkania, randki, poznawanie mężczyzn, szukanie związku, umawianie się. Tylko proszę uważać na fałszywe osoby, na osoby, które się maskują, nie są szczere, nie są uczciwe, które ewentualnie są również w małżeństwie czy w związku z inną kobietą, z inną osobą. Także taka przestroga kart na miesiąc listopad dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie, życzę Wam pięknego miesiąca i do usłyszenia już wkrótce.